Emocje jeszcze buzują po spotkaniu rekordzistów z Dremanem Opole, ale nie o sporcie, przynajmniej w jego ekstraklasowym, futsalowym wymiarze chciałem rozmawiać z prezesem zarządu Rekordu Januszem Szymurą. Panie prezesie, dziś zamknęliśmy oficjalnie pierwszą część, albo też jedną z części składowych zbiórki na rzecz naszych braci za wschodniej granicy Ukraińców. Mówię o inicjatywie kapitanów seniorskich drużyn. Dziś zebraliśmy w sumie przez te minione 3 tygodnie do puszki 2551,40 zł. Przyznam, jestem zaskoczony rozmiarem wsparcia. No ja również jestem zaskoczony, przede wszystkim cieszę się, że szereg osób, które są związane tutaj z naszym klubem, wsparło tą akcję. Ludzie tego, to myślę, co jest do zaobserwowania, czują się wręcz obowiązku pomagać w tak trudnych sytuacjach. Czy prawdą jest, i prezes podtrzymuje te słowa sprzed kilku tygodni, o podwojeniu tej stawki? Tak, tak, faktycznie powiedziałem, że podwoję tą stawkę już z własnych środków, czyli jeżeli ktoś wpłacał złotówkę, to drugą złotówkę, to są fundusze od prezesa. Na co zostaną te środki przeznaczone? Ja myślę, że w tej chwili mi trudno powiedzieć, bo się musimy w jakimś szerszym gronie zastanowić, no przede wszystkim na pomoc tym osobom, które są potrzebujące. W tej chwili mamy z nimi bezpośredni kontakt, jak chyba wiadomo, otworzyliśmy praktycznie w całości nasz hotel na to, aby tutaj ludzie zza wschodniej granicy, Ukraińcy, mogli mieć dach nad głową, jednocześnie mogli mieć określone wyżywienie. Więc wsparcie tego celu przede wszystkim w tej chwili jawi się jako takie najbardziej oczywiste. Dodajmy jeszcze, drodzy Państwo, iż sami futsalowcy Rekordu z inicjatywy kapitana drużyny Bartłomieja Nawrata, myślę m.in. o akcji koszulek w trakcie meczowych spotkań ligowych sprzed kilku dni, zebrali ponad 3000 zł, które zostaną przekazane innemu rekordziście, Ukraińcowi Romanowi Wahule, na wsparcie rodaków. Panie prezesie, obecność ukraińskich gości w naszym Centrum Sportu Rekord to szerszy wątek humanitarny, bo są również młodzi ludzie, którzy uczęszczają na zajęcia sportowe w Rekordzie. Tak, ale przede wszystkim ta inicjatywa, która tutaj jest, to przede wszystkim ma charakter taki pomocowy. To, że przy tak zwanej okazji również możemy gościć tutaj 3 zawodniczki z Ukrainy, które wzmocnią naszą drużynę kobiecą, jak również młodych zawodników z Ukrainy, którzy będą mieli szansę wzmocnić nasze, czy uzupełnić nasze drużyny młodzieżowe, ewentualnie nawet jakąś drużynę seniorską, to się oczywiście okaże, bo to są kwestie, my przede wszystkim zakładamy, żeby te osoby miały to jakieś określone zajęcie. To jeżeli chodzi również o zawodniczki z Ukrainy, to są zawodniczki z drużyny z Charkowa, czyli z mistrza Ukrainy. W związku z powyższym zakładamy, że mają jakiś określony poziom sportowy. Rozgrywki kobiece co prawda już trwają, ale myślę, że na część tych rozgrywek one również będą mogły po prostu uczestniczyć w tych spotkaniach. Jak z nimi rozmawiałem, no palą się do gry. Po prostu to jest może takie oczywiste. Każdy chce jak najwięcej elementów takiej normalności, więc jeżeli tylko nam się to tutaj udaje zachować, to czynimy. Zatem dla prezesa serdeczne dzięki za każde słowo i grosz wsparcia, podobnie tak dla rekordzistów, sympatyków biało-zielonych. I niech czują się jak najlepiej w cygańskim lesie nasi bracia z Ukrainy. Dziękuję bardzo.